Dzień jedenasty. Dlaczego modlitwa jest konieczna? Choć większość chrześcijan twierdzi, że modlitwa jest ważna, to jednak wielu nie rozumie, dlaczego tak naprawdę jest koniecznością. Uważają oni, że jeśli Bóg jest istotą suwerenną i jest w stanie realizować swoją wolę, to po co się modlić o to, co i tak chce i planuje zrobić? Niektórzy twierdzą, że modlitwa jest dla naszego własnego dobra, ale że Bóg i tak zrobi to, co chce, niezależnie od tego, czy się modlimy, czy nie. Popularny jest ten pogląd, że modlitwa jest naszym przywilejem, ale tak naprawdę nie jest niezbędna do tego, aby Bóg realizował swoją wolę na ziemi. Prawda jest taka, że modlitwa jest dla dzieci Bożych koniecznością. Gdyby tak nie było, po cóż Jezus mówiłby nam, żebyśmy modlili się, aby działa się wola Boża? A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak na ziemi. Mateusza 6, 9-10. Jeśli wierzący nie będą się modlili, to Boże pragnienie nie zostanie zrealizowane na tej ziemi. Księga Rodzaju zawiera zapis stworzenia świata i rodzaju ludzkiego. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Księga Rodzaju 1:26-27. Hebrajskie wyrazy przetłumaczone jako podobieństwo i obraz wskazują, że Bóg obdarzył człowieka wieloma swoimi cechami. Stwarzając człowieka, uczynił Bóg coś jeszcze. W powyższych wersecie czytamy, że Bóg dał człowiekowi panowanie nad tym światem. Jako przedstawiciel Boga, Adam miał być jego władcą. Wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i szczekł. Księga Rodzaju 2:15. Adamowy obowiązek szczerzenia ziemi oznaczał jej ochronę przed wszystkim, co mogłoby ją zniszczyć. Adam jako Boży przedstawiciel na ziemi miał być jej strażnikiem. Psalmista dodaje jeszcze kilka szczegółów odnośnie pozycji danej człowiekowi przez Boga przy stworzeniu. Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Psalm 8:6. Gdy po raz kolejny spoglądamy na hebrajski oryginał i wyrazy przetłumaczone jako chwała i cześć, to dowiadujemy się, że człowiek otrzymał władzę podobną do władzy panującego króla. Widzimy zatem, że przy stworzeniu ziemi została poddana pod władzę Adama ziemia. Od niego zależało to, co się działo na ziemi. Modlitwa jest koniecznością, gdyż w realizacji swojej woli Bóg od samego początku zamierzał działać poprzez istoty ludzkie, a nie niezależnie od nich. Odbywało się to za pośrednictwem modlitw Jego ludu. Gdy Bóg pragnie doprowadzić do zbawienia konkretnego człowieka, to często zaprasza ludzi, aby za sprawą modlitwy mieli w tym swój udział. Wiele przykładów takiego działania znajdujemy zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Mamy prosić Boga, aby Jego wola działa się na ziemi. Mateusza 6:10. I aby dawał nam dzisiaj chleb powszedni. Werset 11. Gdy Jezus spostrzegł wielką potrzebę wśród spotykających się w Nim tłumów, zwrócił się do apostołów, aby zanieśli do Ojca następującą prośbę. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Mateusza 9:36-38. Bóg pragnie pozwać robotników na pola, aby zebrać żniwo ziemi. Konieczne jest jednak, aby chrześcijanie go o to prosili.
Apostoł Paweł prosił wierzących, aby modlili się o postęp w głoszeniu Ewangelii. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało wszędzie i podobnie jak u was. 2 Tesaloniczan 3:1. Mimo, że wszystkie wspomniane wyżej rzeczy są Bożą wolą, jednak ludzie muszą się o nie modlić, ponieważ modlitwa uwalnia Bożą moc do wykonania Jego woli na naszej ziemi. Pamiętajmy, że Bóg zamierza działać za pośrednictwem ludzi, a nie niezależnie od nich. Twoje modlitwy są niezbędne do tego, aby Boża wola mogła się dokonywać w twoim życiu i w życiu tych, za których się modlisz. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Pierwsze, ponieważ Bóg jest Bogiem i ma moc, aby czynić cokolwiek zechce, to czy nie może On wykonywać swojej woli niezależnie od naszych modlitw? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Drugie, jeśli obowiązek spoczywał na Adamie w kwestii dokonywania się woli Bożej, jaki obowiązek spoczywał na Adamie w kwestii dokonywania się woli Bożej na ziemi? Czy modlitwa jest to konieczność, czy jedynie przywilej? Dlaczego? 4. Jak sądzisz, co szatan myśli o tym, że spędzasz czas z Bogiem na modlitwie? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się. Pierwsze, o to, aby Bóg dalej wykorzystywał was w swoim dziele jako narzędzia Ducha Świętego. Drugie, o to, aby Bóg dał wam jasne zrozumienie ważności modlitwy. Trzecie, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie, daj mi zaś łaskę twojego prawa. Psalm 119, 29. Dziękuję.